Witajcie kochani! Dzisiejszy film jest odpowiedzią na Wasze prośby. Otóż, jak doskonale też wiecie, od dłuższego czasu, w sumie to nawet od kilku lat, posiadam szczoteczkę soniczną marki Yasumi, szczoteczkę Nuno. Pokazywałam Wam ją wielokrotnie w moich filmach, w daily vlogach, na moim blogu, w mediach społecznościowych. Zawsze, kiedy ją pokazuję, pada bardzo dużo pytań, ale ostatnio trafiła do mnie najnowsza wersja szczoteczki Nuno, czyli Nuno XS Mini. I kiedy pokazałam Wam tę małą szczoteczkę na moim Instagramie, od razu dostałam całą masę pytań. Między innymi, czy mogę zrobić porównanie tych dwóch szczoteczek? Czy mogę się na ich temat wypowiedzieć? Którą szczoteczkę wybrać? Od której zacząć? Dlaczego właśnie te szczotki? No i tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście macie rację. Skoro prosicie o taki film, to przygotuję dla Was właśnie porównanie tych dwóch szczoteczek. Opowiem o tym, jak zaczęła się moja przygoda ze szczotkami sonicznymi, dlaczego akurat zdecydowałam się na Yasumi, a nie na Foreo, no i też to, co jest najważniejsze, powiem Wam, czym różnią się te dwie szczoteczki i na co zwracać uwagę, jeśli chcecie zacząć Waszą przygodę z tego typu oczyszczaniem. Kilka lat temu pod wpływem YouTube'a kupiłam szczoteczkę soniczną Clarisonic Mia 2. Tak, mi też się to zdarza, że pod wpływem jakichś vlogerek, youtuberek kupuję pewne rzeczy i nie do końca mi się one sprawdzają. Pamiętam, że wydałam kupę pieniędzy na tę szczoteczkę i na początku byłam z niej bardzo zadowolona. Później niestety zaczęły robić się schody, ponieważ jak wiecie, Clarisonic to szczoteczka soniczna, która ma wymienne głowice i one składają się, są zbudowane między innymi z takich specjalnych włosków. Po pewnym czasie te głowice należy wymieniać. No i właśnie tutaj zaczęły się schody, bo o ile jeszcze na początku nie było z tym problemu, to później, nie wiem jak to się stało, ale w Seforze te głowice przestały być dostępne. No i co się okazało? Szczoteczka poszła w podstawkę, gdzieś tam nadal leży w głębi szafki i tak naprawdę już z niej nie korzystam. A przyznaję, że wydałam wtedy dużo pieniędzy. Opinii pozytywnych na jej temat była cała masa, nie tylko na polskim YouTubie, ale również na zagranicznym. I tak jak mówię, od czasu do czasu dobrze mi się sprawdzała, ale później zaczęły się schody. No i kiedy zaczął się problem z tym dostępnością tych głowic, zaczęłam poszukiwać coś nowego. I tak się akurat złożyło, że w tym czasie na naszym rynku pojawiły się nowe wersje szczoteczek sonicznych, czyli szczotki silikonowe. I oczywiście Foreo była pierwszą marką, która wprowadziła tego typu szczotki na nasz rynek, ale w masakrycznie wysokiej cenie. I to powstrzymywało mnie po raz kolejny przed zakupem tej szczotki. Oczywiście zaczęły pojawiać się już pierwsze opinie na YouTubie czy gdzieś tam na blogach, jakie te szczotki są wspaniałe, ale ja już tutaj podchodziłam z dosyć dużą rezerwą do tej kwestii, bo wiedziałam, miałam jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o Clarisonic Mia 2. No i zaczęłam się rozglądać za taką szczoteczką, która byłaby nieco tańsza, ale równie dobra. I mając doświadczenie już w urządzeniach marki Yasumi, okazało się, że również Yasumi wprowadziła tego typu szczotkę na rynek w dużo niższej cenie i w bardzo dobrej jakości, plus z dodatkowym takim, z czymś, z takim pewnym dodatkiem, który tak naprawdę w ostateczności przekonał mnie do zakupu. No i teraz, skoro jesteśmy przy szczoteczce właśnie tej standardowej, czyli szczoteczce Nuno, to zacznę może od tego, że jest to dosyć duża szczotka i jest ona dostępna w jednym kolorze, czyli w tym kolorze takim różowym. Przypomina rzeczywiście bardzo te szczoteczki Foreo, jest jednak nieco większa od nich, przynajmniej tak mi się wydaje. Cena tej szczotki to 299 zł i możecie ją kupić w sklepie internetowym marki Yasumi. A te standardowe szczotki Foreo kosztują około 700 zł, czasami można je kupić w jakiejś promocji w Douglasie. No nie ukrywam, są na pewno droższe, jeśli chodzi o szczoteczkę Yasumi.
Jest ona wykonana z silikonowego materiału, który jest wodoodporny, jak również antybakteryjny. I to jest dla mnie bardzo duży plus, ponieważ ja zwracam uwagę na takie szczegóły, między innymi dlatego, że trzymam szczoteczkę w łazience, więc tutaj muszę dbać o odpowiednią higienę. Ten materiał jest bardzo wytrzymały i tak jak mówię, ja szczoteczkę posiadam już od kilku lat i ona jest w stanie idealnym. Naprawdę uwierzcie mi, nic się nie odbarwiło, nic się nie odkształciło, nie ma żadnej rysy. Bardzo dobrze się ją utrzymuje w czystości, ma miękkie włoski, bardzo długo trzyma bateria, ładuje się ją przez kabelek USB i teraz uwaga. To, co tak naprawdę przekonało mnie do zakupu, odchodząc od ceny, to jest to. Tak. To są takie lampeczki LED-owe, które dają dwa rodzaje światła, czyli światło czerwone i światło niebieskie. Mamy tutaj tak zwaną fototerapię, światłoterapię, która jest bardzo skuteczna w kosmetologii. Światło czerwone działa rozgrzewająco, pobudzająco na naszą skórę, pobudza fibroblasty, komórki skóry do działania, do produkcji kolagenu i elastyny i też działa przeciwstarzeniowo, lekko ujędrniająco. Światło niebieskie z kolei jest to światło kojące, wyciszające, światło zimne i ono służy nam m.in. do tego, żeby właśnie ukoić jakieś zmiany na naszej skórze, zwęzić naczynia krwionośne. Jeśli na przykład macie jakieś zaczerwienienia, to wtedy to światło bardzo ładnie je łagodzi. Podobnie w terapiach trądzikowych łagodzi zmiany i to jest zdecydowanie moje ulubione światło, bo jako posiadaczka skóry mieszanej bardzo często przed okresem gdzieś tutaj pojawiają się jakieś zmiany na mojej skórze i jak już czuję, że coś się dzieje, wtedy włączam lampki, przykładam do skóry, czekam jakiś czas i naprawdę ten proces gojenia jest znacznie szybszy. Także dwa w jednym. Oprócz standardowego oczyszczania, czyli działania tego masującego, wibrującego masażu, dzięki któremu lepiej oczyszczamy naszą skórę, złuszczamy martwy naskórek, doczyszczamy pory, ale również wykonujemy ten masaż, który ma pobudzać naszą skórę do działania, mamy jeszcze działanie fototerapii. I to mnie przekonało do zakupu tej szczoteczki, ponieważ Foreo wtedy nie miało takiej opcji. A ja w cenie 300 zł mam dwa urządzenia i to jest świetna opcja, zwłaszcza dla nas kobiet, które uwielbiamy gadżety, ale nie ukrywam, nie mamy miejsca w szafie albo gdzieś tam w łazience, chciałybyśmy, żeby tego było jak najmniej, więc jeżeli mamy takie rozwiązanie, że mamy szczoteczkę dwa w jednym, to dlaczego nie? No dobrze, teraz już wiecie, dlaczego zdecydowałam się na szczoteczkę soniczną Yasumi. Ale właśnie, przejdźmy do głównego tematu naszego dzisiejszego filmu. Otóż, najnowsza wersja, która prezentuje się właśnie tak, czyli Yasumi XS Mini, Nuno Mini, różni się, jak widzicie, od tej standardowej wersji. Te same, powiedzmy, zalety, czyli to, co łączy te dwie szczoteczki, to tak jak widzicie, kolor różowy. I tutaj Yasumi nie ma na stronie sklepu dostępnych innych wersji kolorystycznych. Różni je cena, bo tak jak wspominałam, ta kosztuje 299 zł, ale ta już jest w cenie 69 zł. Obydwie wykonane są z tego samego materiału i obydwie posiadają te oczyszczające włoski. A teraz jak sobie nawet dotykam, żeby porównać te włoski, to mam wrażenie, że jednak przy tej szczoteczce te włoski są takie bardziej miękkie i delikatniejsze. Ale być może takie wrażenie odnoszę właśnie teraz, ponieważ ja tę szczoteczkę mam już od kilku lat i być może po prostu te włoski zrobiły się takie bardziej miękkie. Ciężko jest mi to powiedzieć, bo tak jak mówię, tę szczoteczkę stosuję stosunkowo niedawno w moim oczyszczaniu skóry. Obydwie zasilane są kabelkiem USB, czas ładowania to jest około godzina, a w przypadku tej szczoteczki czas trzymania tego zasilania, tej baterii, to jest około 100 minut. No dobrze,
Wiecie teraz, jak już wyglądają, że posiadają takie same tworzywo, są wodoodporne, w 100% antybakteryjne, różnią się zdecydowanie kształtem. No i jeszcze kilka takich technicznych spraw. Otóż tę małą szczoteczkę, jak widzicie, ona idealnie mieści się w dłoni. Włączamy przy pomocy takiego tutaj przycisku. O, zademonstruję Wam. Bardzo proszę. On nam się tutaj zapala na różowo i szczoteczka zaczyna wibrować. I to, co różni tę szczoteczkę, jeżeli chodzi o proces wibracji samego użycia, to w przypadku tej ta wibracja jest ciągła. W przypadku tej. Tutaj po kilku sekundach, o ile nie po minucie, o, tak jakby szczoteczka się zatrzymuje i znowu zaczyna wibrować. Nie wiem, być może jest to sygnał dla nas podczas używania, że na przykład na tę stronę już nam wystarczy i warto przenieść szczoteczkę do użycia w inną stronę, w inną część naszej twarzy. Być może taka jest moja teoria. Natomiast w przypadku tej już jest nieco inaczej. Tutaj nie mamy żadnego zakresu działania, nie możemy zwiększyć sobie tej wibracji. Ona, tak jak mówię, jest ciągła i taki sam strumień intensywności. Natomiast w przypadku tej szczoteczki jest już nieco inaczej. Też ją włączamy przy pomocy takiego guziczka wyprofilowanego tutaj na samym dole, ale słuchajcie, tutaj mamy jeszcze plus i minus, czyli możemy sobie zmniejszać lub zwiększać stopień intensywności wibracji. Po przyciśnięciu, teraz Wam pokażę, jeśli przyciśniemy drugi raz, to mamy czerwone światło, o, teraz to widzicie, albo światło niebieskie i możemy wyłączyć. Także widzicie, włącza się zupełnie inaczej te dwie szczoteczki i to, co je też rozróżnia, to właśnie to, że możemy tutaj ustawić sobie ten stopień intensywności, zmienić również na działanie światła. To według mnie jest taka podstawowa wersja, czyli coś dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z takim właśnie dodatkowym oczyszczaniem. A to już bardziej wersja profesjonalna, bardziej skupiamy się tutaj na działaniu też światła, troszeczkę inaczej oczyszczamy tą naszą skórę, także widzicie, te różnice są naprawdę ogromne. Pokażę Wam jeszcze, ponieważ ta szczoteczka, ja jestem w jej posiadaniu już od kilku dobrych lat, nie mam opakowania, ale doskonale pamiętam, że przyszła ona do mnie w takim kartoniku charakterystycznym dla Yasumi, natomiast ta już ma bardzo fajne takie plastikowe opakowanie, a w środku znajdziecie woreczek, w którym możecie przechowywać tę wersję, plus do tego właśnie kabelek USB. To jest fajne rozwiązanie, kiedy gdzieś wyjeżdżacie, potrzebujecie zabrać ze sobą szczoteczkę, zdecydowanie zajmie mniej miejsca w kosmetyczce niż ta, czyli można by było powiedzieć, że to jest mimo wszystko taka wersja podróżna. Wrzucamy ją jeszcze do woreczka i mamy, jak to się mówi, święty spokój. No dobrze, dla kogo? Bo to też jest ważna sprawa. Po pierwsze, dla osób, które chciałyby zacząć takie właśnie oczyszczanie soniczne i wprowadzić jakiś gadżet do swojej pielęgnacji. Myślę, że do każdego typu skóry, ale trzeba wiedzieć, jak używać. Taka szczoteczka sprawdzi się przy skórze suchej, wrażliwej, mieszanej oraz tłustej. Ja jako posiadaczka skóry mieszanej i wrażliwej nie stosuję tego typu oczyszczania w codziennej pielęgnacji, ponieważ mamy tutaj mimo wszystko działanie mechaniczne, czyli troszeczkę pobudzamy tę naszą skórę. Tak jakbyśmy działały peelingiem drobnoziarnistym, gruboziarnistym, w zależności od tego, jak mocne są te włoski i też jak mocno przyciskamy szczoteczkę do naszej skóry. Dlatego w przypadku skóry wrażliwej, skóry suchej, polecałabym Wam stosowanie takiej szczoteczki 2 razy w tygodniu i myślę, że to spokojnie wystarczy. Te osoby, które posiadają skórę mieszaną, bez tej tendencji wrażliwości lub też skórę tłustą, mogą zdecydowanie częściej stosować taką szczoteczkę, nawet codziennie. I teraz nie łudźcie się, że zobaczycie efekty już po jednym użyciu. Tak nie jest. Żeby zobaczyć efekty
działania tego typu gadżetu, musicie używać go regularnie. I tutaj chodzi o dobre oczyszczenie, pobudzenie krążenia w naszej skórze, o zmniejszenie nadprodukcji sebum, o zwężenie porów. To stanie się, jeżeli będziecie szczoteczkę stosować regularnie, bez względu na to, czy to będzie wersja mini, czy to też będzie ta wersja standardowa. No i ostatnia kwestia, czyli stosowanie tego typu szczoteczek. Nie używam ich samodzielnie. To znaczy, najlepiej sprawdza się tego typu oczyszczanie z jakimś produktem myjącym. W moim przypadku jest to pianka. Najlepiej z pianką. Ja nakładam piankę na całą skórę, na lekko zwilżoną skórę, a następnie wykonuję ruchy czyszczące i później oczywiście spłukuję piankę z mojej skóry. Bardzo dobrze sprawdzą się również produkty żelowe, kremowe już nie do końca, olejków nie stosujemy, natomiast przestrzegam też przed używaniem produktów, które w składzie, w konsystencji posiadają takie drobinki, mogą to być drobinki typu gomasz lub jakieś drobinki cukru. Po pierwsze z tego względu, że one będą wchodzić Wam w te włoski i to będzie niekorzystne, jeżeli będziecie czyścić taką szczoteczkę. A po drugie szkoda produktu, który ma działać złuszczająco, jeśli już sama szczoteczka soniczna działa złuszczająco. Także najlepsze będą pianki i produkty żelowe do stosowania razem właśnie ze szczoteczką. Po takim zabiegu wystarczy, że pod bieżącą wodą dokładnie przepłuczecie szczoteczkę, możecie ją wytrzeć jednorazowym ręcznikiem i odstawić do wyschnięcia. I tyle. Tak naprawdę nic więcej nie trzeba. Tutaj dodam Wam jeszcze taką ciekawostkę, że jeżeli zdecydujecie się na wersję mini, to tutaj w tym kartoniku w opakowaniu sprawdźcie to, macie instrukcję obsługi, jak dokładnie wykonać masaż, czyli przy użyciu takiej szczoteczki, jakie ruchy wykonywać, żeby to wszystko miało sens i żeby to fajnie sprawdzało się na Waszej skórze. No dobrze, czy polecam, czy nie polecam? Jest bardzo dużo teorii na temat oczyszczania, tego typu oczyszczania mechanicznego skóry. Są przeciwnicy, są zwolennicy, jedni twierdzą, że takie mechaniczne ruchy nie są dobre dla naszej skóry, inni jednak uważają, że to się bardzo dobrze sprawdza. Ja podchodzę do tego troszeczkę tak pomiędzy, czyli według mnie takie oczyszczanie to jest fajna sprawa, warto je wykonywać. Jeśli na przykład chcecie zrezygnować z mechanicznych peelingów kosmetycznych, to na pewno szczoteczka jest bardzo dobrą inwestycją. Płacicie raz i macie na długi okres. I przy regularnym stosowaniu zauważycie różnicę w jakości Waszej skóry. Poza tym myślę, że może nie w codziennej pielęgnacji, ale jednak te dwa razy w tygodniu to jest świetne rozwiązanie. Jeśli dopiero zaczynacie Waszą przygodę z oczyszczaniem sonicznym, to polecam Wam zdecydowanie wersję mini. Zobaczycie wtedy, jak się sprawdza, jak się ją używa, czy jest dla Was wygodna, czy dociera do wszystkich miejsc, które są dla Was ważne, czyli na przykład tutaj przy skrzydełkach nosowych, gdzieś w takich miejscach, w których ta też dotrze, ale może nie jest to aż tak wygodne. Natomiast jeżeli już od samego początku chcecie zainwestować w lepszy gadżet, dwa w jednym, czyli działanie światła i działanie oczyszczające, to zdecydowanie polecam Wam wersję standardową. Na zakończenie tego filmu muszę podkreślić jeszcze jedną ważną kwestię, o której chyba zapomniałam Wam powiedzieć. A mianowicie, ja już od dłuższego czasu korzystam z urządzeń marki Yasumi i jestem z nich bardzo zadowolona. Jak wiecie, posiadam peeling kawitacyjny, posiadam urządzenie, taki mini kombajn do wykonywania sonoforezy, o którym też za jakiś czas Wam opowiem. Teraz posiadam również szczoteczki. Jeszcze zanim te urządzenia stały się dosyć popularne, już dawno stosowałam też urządzenie do peelingu kawitacyjnego, teraz mam już drugie
I wiem, że to jest dobra jakość. Tutaj wydajecie pieniądze na dobre sprzęty. Absolutnie przez tyle lat, ile stosuję te sprzęty marki, urządzenia marki, nic mi się z nimi nie działo. Nie miałam żadnych zastrzeżeń. Bardzo dobrze się sprawdzały, jeżeli chodzi o ładowanie akumulatora, oczyszczenie. Kiedy coś mi upadło, też nic się nie działo. Ale wiem, że marka daje nam taką gwarancję, że gdyby coś jednak działo się z tym sprzętem, jest serwis. Więc możecie zareklamować, oddać na serwis i być spokojne, spokojni, że wasze urządzenia później do was trafią i trafią w dobre ręce i do was wrócą, o tak. Także te zainwestowane pieniądze to jest na pewno inwestycja w waszą skórę i gdybym miała szukać wśród jakichś urządzeń na Allegro, czy też zastanawiać się, czy wybrać szczoteczki Foreo, zdecydowanie jednak wolałabym Yasumi. Bo tak jak mówię, tutaj już mam doświadczenie, mam gwarancję, mam zaufanie i wiem, że to są sprawdzone produkty. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać wasze wątpliwości. Przekazałam wam jak najwięcej informacji związanych ze stosowaniem szczoteczek sonicznych. Opowiedziałam wam o tym, czym się różnią, od której zacząć, którą wybrać, dla kogo, po co i dlaczego. Jeśli oczywiście macie nadal jeszcze jakieś pytania i jakieś wątpliwości, zostawiajcie je w komentarzach, postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że linki do tych produktów znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Buziaki, pa!